Co my z tym wszystkim możemy zrobić? Prawdopodobnie nic, dlatego że jesteśmy bierni. Ludzie, którzy są czynni, którzy potrafią się organizować, którzy potrafią wywierać odpowiedni nacisk, wbrew pozorom mogą osiągnąć dużo. Mogą osiągnąć bardzo dużo, ale nie osiągną nigdy nic, siedząc w domu i tylko i wyłącznie narzekając. Jak zakłamywano historię powstania warszawskiego? Kto za tym stoi? Komu i czemu to służy? Na te i inne pytania odpowiadają książki Leszka Żebrowskiego Paszkwil Wyborczej oraz Warszawa 44. Polecamy również w poszerzonym pakiecie Powstanie Warszawskie. Niedawny pogrzeb Jerzego Urbana, propagandysty stanu wojennego, ale nie tylko. To człowiek, który był bardzo ściśle związany z komuną i te wszystkie jego zawiłości, jak on miał zakazy pisania, musiał pisać pod pseudonimem, ale pisał w polityce, przecież w nieformalnym organie Komitetu Centralnego. Mówią o tym, że te represje na nim były co najmniej pozorowane i nie mające większego znaczenia. Była to postać nietykalna, jak się okazuje. Kilka lat temu, bodajże w 2019 roku, nagraliśmy na YouTubie, miał być film, był zresztą przez parę godzin. Miał bardzo dużą oglądalność, bardzo szybko, ale po kilku godzinach został natychmiast zablokowany, zdjęty. I co ciekawe, ten film był na bardzo wielu portalach pobocznych, takich wydawałoby się nietykalnych, niszowych. Wszędzie zniknął, wszędzie jest zniszczony, wszędzie jest skasowany. Tam nie było obelg, nie było inwektyw, nie było nieprawdy. Było trochę cytowania z tego, co on napisał wielokrotnie w swoim życiu i widocznie to wystarczyło, żeby całkowicie ten film skasować. Mam nadzieję, że dzisiejsze nagranie o Jerzym Urbanie nie spotka się z takim losem i te kilka słów prawdy można powiedzieć, bo to jest pretekst do szerszych rozważań, to nie chodzi tylko o niego. Chodzi przede wszystkim o warszawskie Powązki, cmentarz wojskowy. To była nekropolia narodowa. Była przed wojną, była w czasie wojny, nawet Niemcy tego nie zniszczyli. Natomiast zniszczyła to po wojnie komuna. Po 1945 roku cmentarz zamienił się w śmietnisko. Zaczęli sobie chować, przyklepywać swoich i okazało się, że nawet na szczątkach ofiar, żołnierzy wyklętych i ofiar innych stalinowskich z tamtego okresu, pochowali się tacy towarzysze jak Jakub Berman, jak Luna Brystygier, sędziowie, prokuratorzy z okresu stalinowskiego. Oni wszędzie naokoło tej tak zwanej łączki byli. I ci nasi bohaterowie, już teraz bezimienni, nie będą wykopani, nie będą identyfikowani, leżą pod nimi. To stało się czymś tak naturalnym, tak wrosło w krajobraz Warszawy i wrosło w mentalność ludzi, że to jest cmentarz dla wszystkich, że mam taką smutną konstatację z tym związaną. Kilka lat temu byłem z dziećmi, z różnymi młodymi ludźmi. Akurat tam, to było okolice 1 marca. Ja tłumaczyłem, kto tam jest pochowany, jak zginął. Mówiłem głośno i wyraźnie. Przychodziła jakaś paniusia z gromadką swoich znajomych, przyjaciół. To było kilka czy kilkanaście osób. Zatrzymała się, słuchała i później usłyszałem taki komentarz. Pi, jakie głupoty opowiada, że po wojnie to ludzi mordowali. On się na niczym nie zna. Na szczęście sobie poszli dalej, a w końcu na cmentarzu nie będę się boksował z jakąś ciotką, idiotką. Młoda, głupia, wychowanka pewnie trzecie pokolenie ludzi UB albo coś takiego. Ale to jest powszechna w tej chwili postawa. I jeszcze kilka lat temu, gdy był pogrzeb Wojciecha Jaruzelskiego, można było zobaczyć, jakie tłumy przyszły ludzi, którzy protestowali, którzy się z tym nie zgadzali. Fakt, że siły porządkowe ściągnięte na miejsce, to były tabuny funkcjonariuszy z jakąś aparaturą do pryskania, nie wiem, do niszczenia insektów, owadów. Tak to wszystko wyglądało, zamaskowani. Ale ludzie przyszli, ludzie byli, milcząco protestowali. Natomiast w tym przypadku z obu stron, i po stronie Urbana, i po stronie tych, którzy przyszli protestować, żeby się to nie odbyło, albo nie odbyło się w taki sposób poważny, zacny, jaki to wielki był bohater i prawie, że Pan Bóg Ojciec. Okazuje się, że po jednej i drugiej stronie były grupki ludzi. Po stronie Urbana przyszła też grupka jakichś dziwolągów przebieranych, jeden boso w t-shircie, może to w końcu jest jesień, to środek jesieni. Wyglądali dziwnie, ale nie przyciągnęło to większej, szerszej uwagi. Dlaczego? Dlatego, że ludzie żyją czymś innym, jakoś się od tego wszystkiego oderwali. I godzimy się, że cmentarz powązkowski został tak naprawdę zniszczony,
został splugawiony tymi pochówkami. Gdy na początku lat 90. jeszcze w Lidze Republikańskiej próbowaliśmy nagłośnić sprawę, próbować zdekomunizować ten cmentarz, to reakcja nawet po tak zwanej naszej stronie była jednoznaczna. Nie wolno ruszać zmarłych, czyli komunie nawet zmarłej wolno więcej niż tam żywym. Więcej wolno sprawcom niż ofiarom. Ofiarom praktycznie nie wolno nic, bo jest tolerancja, bo jest Europa, bo są wartości chrześcijańskie. A co oni z tym mają wspólnego? I problem szerszej natury polega na tym, że nekropolia narodowa zamieniła się w coś, czym absolutnie być nie powinna. Gdy mówimy o tym, że nie ruszamy pochówków, które tam się dokonały, to pamiętajmy, że po 1945 roku komuna nie miała takich skrupułów i było wykopywanie, wyrzucanie szczątków doczesnych ludzi, takich nawet jak premier polski przedwojenny Walery Sławek został wykopany i wyrzucony. Dlaczego? Żeby zrobić miejsce funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa, aparatu partyjnego, notablom partyjnym, komunistycznym, i to nikogo wtedy nie raziło, bo nie można było tego oburzenia wyrazić. A później jakoś się przyzwyczailiśmy, a dzisiaj jak ludzie chodzą po cmentarzu, to tak naprawdę nic o nim nie wiemy. Jest tam skandaliczna kwatera Armii Ludowej, jest mauzoleum, piramida Bolesława Bieruta, jest Ochab, jest Jaroszewicz i teraz do nich wszystkich dołączył Urban. Urban jest osobą charakterystyczną. To był nie tylko rzecznik w stanie wojennym, to był siewca nienawiści. To był notoryczny łgarz i kłamca. Przede wszystkim amoralny cynik. I gdy się jego śledzi wypowiedzi sprzed lat, aż do ostatnich właściwie chwil, później jeszcze miał nagrania na króciutkie filmiki, perwersyjne, to mówię, stary dziad, ale zachowywał się jak zdegenerowany recydywista, bo człowiek normalny nic takiego nie zrobi, nawet na grobie własnych rodziców. On to wszystko robił. Co w tym wszystkim jest ważne? Polityka historyczna. Ten cmentarz powinien być opisany. Na cmentarzu powinny być tablice informacyjne, ale nie ma i nie będzie. Dlaczego? Bo jest to cmentarz, któremu został podporządkowany samorządowi warszawskiemu. Czyli komu? Trzaskowskiemu, tej klejtaśmie. Dla niego to jest wystarczające, że to są bohaterowie jego środowiska, bohaterowie jego rodziców. W związku z tym on tego ruszyć nie pozwoli. A gdyby ten cmentarz wyłączyć z gestii samorządu, gdyby ten cmentarz stał się własnością państwa jako takiego, niezależnie od zmian, od różnych organizacji, które chciałyby mieć do niego tytuł, może byłoby lepiej. Może, ale pewności nie mamy. I jak na to patrzymy chłodnym okiem, w miarę racjonalnie, jaka jest polityka także w tym zakresie? Na tym cmentarzu powinien być pomnik ofiar Wołynia. Pomnik Andrzeja Pityńskiego, jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy, genialnego artysty, którego można porównać tylko ze zapomnianym już bardzo Stanisławem Szukalskim, autorem pomnika 20 roku, dla którego też nie ma miejsca. I tam różne świdry były proponowane przez wicepremiera Glińskiego, co to miało nie być na 100. rocznicę. Nie ma i prawdopodobnie nic takiego nie będzie, bo mamy zupełnie inne wydatki, inne cele niż upamiętnianie nawet wojny z bolszewikami, co jest bardzo ciekawe. Propaganda sobie, a życie sobie. Różne fałsze z tym związane, fałsze pseudonaukowe, czyli naukowe, które robią tak zwaną atmosferę. Polacy antysemici, Polacy Żydzi, teraz jak przychodzą protestować przeciwko Urbanowi, a Urban to Żyd, no to Polacy są antysemitami. I nawet media zagraniczne, przede wszystkim amerykańskie, wiadomo jakie, informowały, że to był rzecznik wolności słowa. Człowiek, który podżegiwał do nienawiści. Do nienawiści, która kończyła się zabójstwami, bo to nie tylko ksiądz Popiełuszko, to było kilku księży. Ofiary stanu wojennego to także wynikały z tej propagandy, że to byli ludzie źli, bo stanęli po niewłaściwej stronie. Co my z tym wszystkim możemy zrobić? Prawdopodobnie nic, dlatego że jesteśmy bierni. Ludzie, którzy są czynni, którzy potrafią się organizować, którzy potrafią wywierać odpowiedni nacisk, wbrew pozorom mogą osiągnąć dużo. Mogą osiągnąć bardzo dużo, ale nie osiągną nigdy nic, siedząc w domu i tylko i wyłącznie narzekając. Urban potrafił także, no, brzydko mówiąc, dowalić swojemu własnemu środowisku.
Jego to nie krępowało, on miał z tego zabawę, chociaż mało kto na to zwracał uwagę. Na przykład jest jego wpis w jednej z książek o heterze rządowej. On mówi, że były w ogóle hetery rządowe. No wiadomo, to były panienki lekkich obyczajów, wszystko jedno jakiego wieku, czy leciwe, czy bardzo młodziutkie, na usługach aparatu partyjnego. O jednej z nich, o Wilhelminie Skulskiej, mówiono kochanka biura politycznego. To są słowa Jerzego Urbana, czyli Jerzego Urbacha. Co to znaczy kochanka biura politycznego? To był przedmiot. Kobieta była przedmiotem. W komunie to było normalne. Był przydział żon. Sowieccy robotnicy za wyrobienie normy, przekroczenie normy dostawali tak zwane żeny na tydzień, na miesiąc do użytkowania. Dlatego dzieci były bezprzyzorne. Dzieci nie miały ojców, bo nie można było ich ustalić. Tylko to się wydaje, że to był dawny świat, że to było kiedyś, ale to było bardzo niedawno. W tych ludziach to siedzi i ci ludzie fascynują się tym, że wybrali zło, że opowiedzieli się po stronie zła. Taki był właśnie Urban. Nikt nie prześledził drogi życiowej rodziny jako takiej Jerzego Urbana, czyli tak naprawdę Jerzego Urbacha. Skąd się to wszystko wzięło? Jego ojciec był wydawcą podobnie plugawego pisma jak tygodnik Nie w III Rzeczpospolitej, czy w III Rzeczpospolitej. Nie to było a taki Boże poziom plugastwa jak ten organ, ale odpowiedni do ówczesnych czasów. Na więcej sobie pozwolić nie mógł, ale przez wiele lat takie plugastwo wychodziło. I gdy znalazłem dokument podziemia antykomunistycznego z okresu okupacji, mówiący o Józefie Konradzie Urbachu z Łodzi, to skojarzyłem, że to musi być ta rodzina. I rzeczywiście, jeśli to był z Łodzi człowiek, który miał podobną drogę życiową do innych Urbachów, to coś jest na rzeczy. On jest tu charakteryzowany jako trockista, Żyd, wyznania ewangelickiego, który przyjął wyznanie ewangelickie, żeby się rozpuścić w polskim środowisku. Później dorobił sobie legendę, że brał udział w wojnie 20 roku, że był oznaczony krzyżem walecznym, miał szereg różnych zasług, pełnił różne funkcje. Ale to wszystko, co sobie podawał, gdzie w środowisku krążyły te o nim opowieści, jaki to jest bohater, okazały się od początku do końca nieprawdziwe. W tym dokumencie on charakteryzowany jest następująco. Urbach, wzrost średni, łysawy, mózg, czaszka masywna, u góry dobrze rozwinięta, uszy duże, odstające, nos żydowski, na twarzy zastygły uśmiech żydowski. I agent Gestapo podczas okupacji. On z takim wyglądem, z taką przeszłością powinien się ukrywać. A on jest bywalcem restauracji, knajp, chodzi po Warszawie, bawi się, zna bardzo dobrze język niemiecki, widywany jest z agentami i z funkcjonariuszami Gestapo. Interesuje się wszystkimi sprawami. Udaje, że interesuje go tylko osobiście, ale zbiera bardzo cierpliwie i skrapliwie informacje o Związku Walki Zbrojnej AK, szuka dojść do innych organizacji i coś w tym wszystkim jest na rzeczy. Jeśli to jest taka rodzina, jeśli to są takie zaszłości, to dlaczego mamy wymagać od Jerzego Urbana, żeby on był propolski, żeby on był w Polsce normalny, jeśli nie stworzono ku temu żadnej zapory? W Polsce można być antypolakiem, ale jak się jest Polakiem, to się jest rasistą. To jest od razu antysemita. To jest od razu wróg ludzkości. W drugą stronę to tak nie działa. W drugą stronę nie tylko można, ale także trzeba. Wychowano wiele roczników ludzi o takiej mentalności, że niektórym wolno więcej, że innym pozwalamy na wszystko, a my zaczynamy sami się ograniczać. Jeśli sami, to sami za to zapłacimy. Nikt nam w tym nie pomoże, żeby z tego bagna wyjść, dopóki sami się za to nie weźmiemy. To jest także sfera szeroko pojętej kultury. Urban był między innymi felietonistą. Tak, to był człowiek sprawny, to był rzemieślnik, ale to nie był artysta i nie był to też intelektualista. On brylował na salonach jako maskotka. Ludziom się to podobało. Nie od biedy był nazywany, nie od rzeczy, pluszkinem. Kto chce, to zajrzy u Gogola, co to znaczy, co to była za postać. I on fascynował, tak jak fascynuje zło. Dobro aż tak nie przyciąga. Zło, owszem. Wychowano młodych ludzi jak na cyników, na abnegatów, w związku z tym stał się niejako ich guru. O, ale on dowala władzy, o, jaki on dowala kościołowi, o, jaki on jest fajny. No i się okazuje, że ten człowiek fajny czy bardzo fajny
ten swój cynizm przekuł także na swój własny los. Jeśli ktoś biekowy, stojący na progu śmierci, kładzie się na grobie rodziców i bluzga pod ich adresem, to kto to tak naprawdę jest? Czy to może być jakikolwiek autorytet? Nie, ale stał się. A skoro się stał, to jest nadzieja tylko w tym, że skoro na pogrzeb ci ludzie jednak nie przyszli, to było zjawisko przejściowe i on został potraktowany przejściowo. Jak najszybciej o takich ludziach zapomnijmy, bo odpowiedzialności on już nie poniesie za to, co robił. Za te jego występy na temat księdza Popiełuszki i innych księży, na temat opozycjonistów, co wygadywał, jak podżegnywał do zbrodni, bo to było podżeganie do zbrodni i tak się to przecież zakończyło. I on później tłumaczył, że on nie wiedział, co Służba Bezpieczeństwa z tym zrobi, bo jemu podsuwano materiały. Czy co? Przyznawał się, że był idiotą, posłusznym narzędziem, czy cynicznym do końca człowiekiem, który udawał, że nie rozumiał, o co chodzi. On rozumiał. I my też powinniśmy to wszystko zrozumieć. Jak zakłamywano historię Powstania Warszawskiego? Kto za tym stoi? Komu i czemu to służy? Na te i inne pytania odpowiadają książki Leszka Żebrowskiego Paszkwil Wyborczej oraz Warszawa 44. Polecamy również w poszerzonym pakiecie Powstanie Warszawskie. Czy każde wydarzenie, gdzie w grę wchodzi broń, są dwie strony, które do siebie strzelają, czy każda tego typu akcja, że jest strona napastnicza, jest strona, która się broni, dochodzi do wymiany strzałów, jest od razu powstaniem? Oczywiście nigdy tak nie było i być nie powinno, ale to się zmienia. Zmienia się w ten sposób, że można wyzyskać w propagandzie niewiedzę i całkowitą obojętność wobec wiedzy.